Cześć, cześć, Auryczny Tarot. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zamiast aury następnego tygodnia, czy też dwóch następnych tygodni, wiadomość dla Was. Wiadomość dla Was z kosmosu, wiadomość dla Was od opiekunów duchowych. A więc na co być może powinniście zwrócić uwagę w tym tygodniu lub czemu się poświęcić, bądź też zauważyć coś wokół siebie, co mogłoby wpłynąć na przykład na podwyższenie Waszych wibracji, energii, Waszej wytrwałości lub tego wszystkiego, co wymaga odpowiedniego dla Was wzmocnienia, odpowiedniego wsparcia. Czas, słuchajcie, dosyć mocny, czas również pewnych transformacji, tego wszystkiego, co wprowadzać może jakąś wielką niewiadomą, szukanie odpowiedzi tu czy tam. Zwróćcie uwagę, czego słuchacie, zwróćcie uwagę na to, co do siebie przyswajacie, czemu pozwalacie do siebie dotrzeć, no w jakiś sposób zasiewając w sobie pewne ziarno, czy obfitości, czy właśnie deficytu. Na to zwróćcie uwagę. Dzisiaj tylko takim, słuchajcie, wstępem chcę się z Wami skomunikować w tej sprawie, bo każdy ma swoją wolną wolę. Natomiast pamiętajcie, żeby dążyć do tego, co lepsze, słuchać, otaczać się także tymi wpływami, które budują w Was nadzieję, czy też budują w Was poczucie bezpieczeństwa, tego przede wszystkim emocjonalnego. Mam nadzieję, że za tydzień, najpóźniej za dwa, chcę wprowadzić, słuchajcie, nowe czytanie tygodniowe czy też dwutygodniowe, oparte również o, no właśnie, taki przekaz energetyczny tego, co będzie czy też mogłoby Wam pomóc jeszcze bardziej poza samym standardowym odczytem z kart Tarota, tych prognozujących te przyszłe energie. Ten akcent pozostanie bez zmian i on niestety bywa bardziej taki przyziemny, często no, nie mam tutaj wpływu na to, czy są to lepsze lub gorsze informacje dla Was, natomiast jest to przekaz prognozujący. On ma taką rolę, on w takiej roli się musi odnaleźć. A więc bądźcie cierpliwi, bądźcie wytrwali, może za tydzień spotkamy się w tej nowej odsłonie, najdalej za dwa tygodnie. Ale również tego typu czytania jak dzisiaj też się będą pojawiać co jakiś czas, aby Was wzmacniać, aby przekazywać Wam w większym lub mniejszym ogóle to, co usłyszeć być może powinniście w innej formie niż ta tarotowa. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba, mam nadzieję, że będziecie chętni, aby tu zaglądać. Dajcie znać w komentarzach. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie komentarze. Raz jeszcze bardzo dziękuję za Wasze wsparcie, moim aurycznym szczególnie, tym, którzy są na stałe, tym, którzy tutaj wnoszą także pozytywną energię. Nowych widzów zapraszam serdecznie do przyłączenia się do nas za pomocą subskrypcji. A więc nie zwlekajcie, nie czekajcie, to nic nie kosztuje, nic nie boli. Natomiast dla mnie jest to bardzo miły sygnał, że potrzebujecie tych energii, że potrzebujecie tego kanału, że jest on Wam pomocny. Tymczasem nie zwlekając przechodzimy do energii Waszych na ten tydzień, a więc 9-15 listopada dla wszystkich znaków zodiaku. Pamiętajcie, żeby sobie zobaczyć również wibracje, które Wam astrologicznie towarzyszą, które też współgrają z tą główną energią zodiakalną, bo tam może też będą jakieś ukryte wiadomości dla Was. Natomiast pamiętajcie, że to są czytania ogólne. Jakimi one by nie były, są czytaniami ogólnymi, a więc kierowanymi do Was wszystkich. A więc zobaczmy, jaką wiadomość dzisiaj będą chciały Wam przekazać anioły i jednorożce, co będzie dla Was ważne na ten tydzień, 9-15 listopada. Do zobaczenia w czytaniach dedykowanych już Waszym poszczególnym energiom. Hej!